Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. To jest wysłuchanie. Witam was wszystkich. Ja się nazywam Artur Nowak, a kolejny raz moim waszym gościem jest profesor Arkadiusz Sępin, z którym będziemy rozmawiać na temat mroku w Watykanu, a asumptem do tej rozmowy jest historia, która była już przedmiotem naszej rozmowy około pół roku temu. Mówiliśmy o dziewczynie z Watykanie, nawiązując oczywiście do głośnego dokumentu, który wypuścił Netflix na temat zaginięcia Emanueli Orlandi. To już 40 lat, kiedy w czerwcu, koniec czerwca, w zasadzie w tym tyglu turystycznego szczytu w Rzymie, Manuela udała się na lekcję gry na instrumencie, najprawdopodobniej na flecie, i nie wróciła do domu. Minęły 4 dekady i w zasadzie w tej sprawie było wiele przełomów. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale nic nie udało się ustalić. Natomiast rodzina Emanueli, zwłaszcza jej brat, nie ustają w wysiłkach, żeby dojść do prawdy. I możemy na przestrzeni tych dekad, za sprawą różnych filmów, artykułów, wywiadów, zobaczyć, jak jej brat, no, który na początku tej całej historii był młodym, kruczoczarnym młodzieńcem, Giovanni z Rzymu, w tej chwili przeszedł dość dużą transformację. To jest już starszy pan, 60-letni. I zdaje się, że doszło no, do jakiegoś skandalu. Powiedz, Marku, o otwarciu tego śledztwa przez papieża Franciszka i o tym, co się w zasadzie wydarzyło. Watykan po 40 latach inicjatywy Franciszka, papieża Franciszka, wznowił śledztwo. Prokurator watykański Alessandro Didi wezwał na rozmowę oficjalnie właśnie tego brata Emanueli, Pietra Orlandi, no, który rzeczywiście zdążył osiwieć od momentu porwania. Rodzice Emanueli nie żyją. I przyniósł na te przesłuchanie taśmy. Te taśmy pochodzą od gangsterów rzymskich, włoskich, z którymi współpracował Watykan w latach 80. Na tych taśmach jest rozmowa dwóch tych ludzi, dwóch gangsterów, z których jeden mówi o tym, że Jan Paweł II w nocy wychodził z dwoma polskimi prałatami na ulicę, szukając dziewczyn. Pietro Orlandi ani nie inkryminował, ani nie zarzucał Janowi Pawłowi tych czynów, ani nie powoływał się na te taśmy, by inkryminować Janowi Pawłowi te czyny, natomiast przytoczył je w toku rozmowy z prokuratorem i później powtórzył to w rozmowie z mediami. Czyli jakby wyeksponował materiał, jakim dysponował. Odpowiedzi na to zarówno polski episkopat, jak i Franciszek wystąpił w tak zwanym dobrym imieniu Jana Pawła II, jakby Pietro Orlandi sformułował oskarżenia pod adresem Jana Pawła II. To jest ta sprawa z tymi taśmami i tymi domniemanymi inkryminacjami, inkryminowaniem Janowi Pawłowi II tych przechadzek po Rzymie w poszukiwaniu dziewczyn. Natomiast istotne jest to, i to jest taki wątek sensacyjny, który został wyeksponowany w mediach, do którego nie ma rzeczywiście żadnych podstaw większych, by formułować takiego typu oskarżenia. Natomiast istotne jest to, że śledztwo jakby ruszyło z miejsca, będzie wznowione, co jest efektem w moim przekonaniu, wotum nieufności wobec tego, co robił Watykan przez 40 lat. Nie ma oczywiście gwarancji, że śledztwo doprowadzi do przynajmniej odpowiedzi na pytanie, co stało się z Emanuelą, bo to, że ona nie żyje, to jest na 99% bardziej niż pewne.
Natomiast nie wiemy, czy śledztwo doprowadzi do odpowiedzi na to pytanie, ale być może rozwiąże te niektóre po drodze wątpliwości i pytania, które bardziej dadzą nam odpowiedź na pytanie, kim był Watykan lat 80., tak. kiedy wpadł w morast różnych powiązań ze światem przestępczym, półprzestępczym, mafią, lożą P2, organizacją antykomunistyczną Gladio, czy nawet z włoską Hadecją, która w latach 90. na skutek korupcji rozpłynęła się w niebycie. I nawet przyjmując, że jakkolwiek jest to wręcz niewiarygodne, że Watykan jakby nie pociągał za hebel i nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za śmierć Emanueli Orlandi, jak możemy domniemywać, to na tej kanwie wyszłoby tyle nieprawidłowości, nietransparencji, czy też obnażających to sakrum Watykanu aspektów, że Watykan nogami i rękami przez tych 40 lat bronił się przed ujawnieniem wątku, który prowadziłby do wyjaśnienia zniknięcia Emanueli. No przypomnijmy, że była rozważana taka koncepcja też, bo tych koncepcji było wiele, jeśli chodzi o teorię, jeśli chodzi o śmierć i o prowadzenie Emanueli. Też i taka, że była świadkiem jakiegoś nadużycia albo ofiarą na tle seksualnym. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, bardzo wysoko postawionego, bardzo bliskiego papieżowi hierarchy. Mówiliśmy też o różnych miejscach, w których mogła być pochowana. To śledztwo zresztą było ciekawe, bo ono pokazało nam wiele historii, no, które by nie miały szans pewnie na ujawnienie. No, to jest pochowanie mafioza w katedrze świętego Apolinarego. No, kompletna wizerunkowa katastrofa, jeśli chodzi już nie tyle co o Watykan, ale o Rzym, poszukiwanie w różnych cmentarzach tej dziewczyny. Przy okazji wielu fantastów, ludzi, którzy chcieli być jakimiś gwiazdami i którzy opowiadali jakieś niestworzone historie na temat śmierci Orlandii, przedstawiali jakieś dowody po to, żeby zaistnieć w mediach na 5 minut, ale masz rację, rzeczywiście. Śmierć Orlandii, uprowadzenie jej, to jest jeden z elementów właśnie tego mordoru watykańskiego w latach 80., bo byśmy mogli wymienić całą litanię tutaj sytuacji, które wołają o pomstę do nieba, ale przypomnijmy może zapomnianą historię Estermana. To się działo przecież niemal w tym samym czasie. No, głośna bardzo sprawa, do dzisiaj niewyjaśniona. No, bardzo blisko serca Watykanu, apartamentów papieskich, no, ginie człowiek, który jest ofiarą porachunków, a przylepia się do niego jakąś teorię nie mającą związku absolutnie z rzeczywistością. Tak, w 1998 roku, 4 maja wieczorem doszło do potrójnego mordu. W jego efekcie zginął pułkownik Alois Esterman, komendant, dowódca Gwardii Szwajcarskiej, jego żona, Wenezuelka Gladys Romero i jeden z gwardzistów, Cédric Tornet, wicekapral, 23-letni gwardzista. I w ciągu właściwie kilku godzin Watykan wydał oświadczenie przed północą tego samego dnia, w którym zaprezentował wyjaśnienie tego potrójnego mordu. Sprawcą miał być właśnie ten gwardzista, 23-letni, ten Cédric Tornet, który pozbawiony odznaczenia, jakie przysługiwało gwardzistom obligatoryjnie po 3 latach, nie otrzymał go na skutek decyzji pułkownika Estermana i w efekcie mordu, i w efekcie no, tego furoru, jakiegoś przypływu emocji, niezrównoważenia, zabił i pułkownika, i jego żonę. Tak jak ty mówiłeś, rzeczywiście 100 metrów od apartamentów papieskich w koszarach Gwardii Watykańskiej. Znaleziono 3 ciała,
Na drugi dzień zwołano konferencję prasową. Zwołał to nie kto inny, tylko Navarro Valls, rzecznik prasowy, dyrektor Biura Prasowego Watykanu. Osoba bardzo blisko powiązana z papieżem, Hiszpan, lekarz. Z Opus Dei również. Tak, jego ta afiliacja Opus Dei była później kluczowa w tym niezależnych od Watykanu próbach wyjaśnienia tego morderstwa. Ale chodzi mi o to, że Watykan bez przeprowadzenia obdukcji zwłok, bez przeprowadzenia ekspertyz balistycznych, bez przesłuchania świadków na drugi dzień, 12 godzin po morderstwie, zwołał konferencję prasową i potwierdził pierwotną ten z północy tezę, że Cédric Tournai był jedynym sprawcą tego mordu. Tymczasem wiele poszlak w późniejszych latach sugerowało, że pułkownik Esterman, który wcześniej w latach 80. został przeszmuglowany do Watykanu przez Stasi ze Szwajcarii, czyli miał w biografii tą przeszłość Stasi. Był na pewno szpiegiem, ponieważ zachowało się 7 poufnych jego raportów do centrali Stasi. Był członkiem Opus Dei, a w tym czasie toczyła się wewnętrzna watykańska rozgrywka między zwolennikami Opus Dei a stronnictwem liberalnym, na którego czele stał najpierw kardynał Casaroli, potem kardynał Silvestrini. I niewykluczone, że Opus Dei, które miało właśnie w najbliższym otoczeniu papieża, który nie jest dostępny tak na co dzień nawet dla kardynałów, miało w swoim najbliższym otoczeniu i właśnie Navarro Valsa, który należał do tego kręgu najbliższych zaufanych papieża, miało biskupa Dziwisza, sekretarza papieskiego, no też najbliższe otoczenie papieża, no i postanowiło mieć jeszcze pułkownika Estermana, czyli szefa gwardii, też w ramach Opus Dei, tego, który miał to najbliżej postawione ucho do papieża. Całkiem logicznie to się wydaje, ponieważ gwardziści 24 godziny na dobę strzegą papieża, no więc mają wgląd w to, z kim papież się spotyka, jak długo się spotyka, no może nie znają tematów rozmów, ale są to już takie informacje, które pozwalają na skonstruowanie całego zaplecza odnośnie poufnej polityki papieża nawet wobec Watykanu. Znają papieża po prostu na wylot. Więc dostosowanie tego Estermana, który jak później wiadomym było, inwigilował samych gwardzistów, by wstępowali do Opus Dei, no wydaje się być zrozumiałą wykładnią prowadzącą do rzeczywistego wyjaśnienia jego zamordowania. Nie przez szalonego 23-latka, który obraził się, bo nie dostał jakiegoś tam brązowego odznaczenia. Było wiele poszlak matac w czasie tego rzekomego śledztwa Watykanu. Między innymi wysłał Cédric, czyli ten sprawca, ten zamachowiec, ten morderca pułkownika Estermana i jego żony, miał wysłać list pożegnalny do matki. Matka, która ten list dostała, oddała list w ręce grafologa i psychologów, którzy jednoznacznie stwierdzili, to nie jest list od syna. Nie chodziło nie tylko o tę analizę grafologiczną, brak podpisu, ale i niektóre sformułowania, które były absolutnie obce w ustach, czy nie mogły wyjść spod ręki Cédrica Tournaia. Inaczej nazywał matkę. W tym liście rzekomo żegnał się z matką, ale nie wspomniał nic o swojej narzeczonej, którą miał pod ręką w Rzymie. Nie wspomniał nic o swoich dwóch siostrach, więc istnieją przekonujące dowody, że list nie był autorstwa Estermana. Krótko mówiąc, Watykan ad hoc, który popadł pewnie w szok, jako zdarzyło się potrójne morderstwo w samym sercu Watykanu, 100 metrów od apartamentów papieskich, no by jakoś odsunąć od siebie to odium podejrzeń, nie dopuścić do zdarcia siebie tego sakrum świętości, no spreparował historyjkę jednak na tyle mało wiarygodną, że nie trzymała się ona
podstaw od samego początku. No i w tej chwili po 40 lat, po 30 latach, tak. 30 latach od 98 roku ponownie Watykan ponownie wszczął śledztwo, jak i w sprawie Emanueli Orlandi. Tam był taki jeden sędzia, który już nie żyje, Ferdinando Imposimato. No to jest dramat tej sprawy, że bardzo, świadkowie... Bardzo ciekawa postać. Mhm. Świadkowie w większości nie żyją, co na pewno utrudni dojście do rekonstrukcji tych rzeczywistych wypadków, tak jak one przebiegły. No ale zarówno jedno śledztwo, jak i drugie śledztwo będzie wznowione. Jednak w tej sprawie Estermana przynajmniej trzeba powiedzieć jedno, że wznowiono je na skutek konsekwentnego sprzeciwu matki tego rzekomego sprawcy, Cedrica Tornaya, tak jak w przypadku Emanueli Orlandi, no ten spiritus movens, że sprawa nie utknęła w niebycie, jest Pietro Orlandi, czyli na skutek najbliższych członków rodziny Watykan za pontyfikatu Franciszka podejmuje zarówno jedno, jak i drugie śledztwo, co jest jak i dla mnie absolutnie takim no, wotum nieufności wobec tych śledztw, które były podjęte przez w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Chciałem o tym właśnie powiedzieć, dlatego że rzeczywiście można by wymieniać szereg zaniedbań i szereg jak gdyby takiego działania celowego, żeby zrobić wszystko, żeby tego nie wyjaśnić. Chodzi o obydwie sprawy. Ja przypomnę, że kiedy Franciszek wstępował na tron Piotrowy, trwały demonstracje związane z 30. rocznicą uprowadzenia Orlandii. To było kilkaset osób, które dość mocno protestowało. Ja przypomnę, że to też było zaskakujące. Franciszek powiedział, że ona jest już w niebie. Przypomnę sobie też dość ciekawą historię, którą warto jednak odkopać, kiedy Jan Paweł II w zasadzie chwilę po uprowadzeniu Orlandii już wiedział, że ona jest porwana, jeszcze był w Polsce wtedy i to było dość ciekawe, na co zwracały uwagę media, że już postawił taką tezę, ale mówiłeś o tym otoczeniu Jana Pawła II. Wydaje się, że też bardzo skandaliczną historią jest historia Marcinkusa i Banku w ogóle Watykańskiego. Zachęca wszystkich zainteresowanych do książki Arka, to jest większe zło, tak? Gdzie opisujesz tą historię, tą książkę wydała Agora. My pisaliśmy a propos świętej Teresy i Banku Watykańskiego, zgromadzenia olbrzymiego depozytu od świętej Teresy, który nie był wykorzystywany na biednych niestety w Babilonie. Bardzo mocno dostaliśmy za to od prawicowych czytelników, ale okazuje się, że święta Teresa i jej historia to tak naprawdę jest jeszcze do opowiedzenia, bo wypływają coraz to bardziej skandaliczne rzeczy. Ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym, o czym mówiłeś na początku naszej rozmowy, o tym, że Watykan kooperował z mafią, jeśli chodzi o Bank Watykański. Ta historia trwa od wielu lat. To jest dogrywka, z którą teraz mamy do czynienia, jeśli chodzi o kardynała Becciu, zaangażowanie pieniędzy mafijnych w Watykanie. No trudno sobie wyobrazić o wiele gorszą historię. No Watykan staje się pralnią pieniędzy w dobie pontyfikatu Jana Pawła II dla mafii. On był już tą nawet pralnią przed Janem Pawłem II, tym człowiekiem, który dopuścił do tego, że Bank Watykański funkcjonował poza jakimikolwiek strukturami i współpracą z innymi białymi bankami. Był Paweł VI, który sprowadził do Rzymu Marcinkusa i sprowadził Roberta Calviego, szefa banku Ambrosiano katolickiego. I ta współpraca Marcinkus-Calvi, do której jeszcze doszlusował Michaele Sidonia, to był właśnie ten mafiozo, który i Marcinkusa, i Calviego naprowadził na możliwość wyprowadzenia pieniędzy watykańskich poprzez bank do rajów podatkowych. I dzięki temu Sidonia wprowadził właśnie do Banku Watykańskiego
obieg tych brudnych pieniędzy ze sprzedaży narkotyków, handlu prostytucją, handlu bronią. Mamy zeznania, czy też wiarygodne świadectwa tych ludzi, którzy wchodzili do Banku Watykańskiego, do tej cytadeli Piusa, okrągłej na terenie Watykanu znajdującej się, z walizkami pieniędzy, zaplombowanymi walizkami pieniędzy, deponowali ten cash, no i wychodzili z pustymi walizkami. Zarówno Sidonia, jak i Roberto Calvi, zwany bankierem Boga, z tej trójcy z Marcinkusem kończyli tragicznie, bo Sidonia w 1982 roku siedział w więzieniu, napił się rano filiżanki cappuccino, już jej nie dopił. Tak. Został otruty. Tego samego dnia jego sekretarka wyskoczyła przez okno. A kilka dni później Roberto Calvi został znaleziony w Tamizie pod jednym z mostów londyńskich, przywiązany liną do szyi, do tego szyją do tego przęsła, zamoczony w wodzie. Wiadomo, że był to mord ze strony mafii. Krótko mówiąc, najprawdopodobniej mafia te depozyty, które ulokowała w Banku Watykańskim, straciła nie tylko na skutek złych operacji przeprowadzonych przez Marcinkusa, ryzykownych operacji, ale także te pieniądze Marcinkus przedłożył papieżowi Janowi Pawłowi II. One wzmacniały między innymi Europę Wschodnią w latach 80. w tej walce przeciwko komunizmowi. One szły jakby poza legalnym obiegiem. Watykan nieoficjalnie stał oczywiście po stronie przeciwnej, po drugiej stronie barykady wobec komunizmu, ale oficjalnie te relacje były zachowane i jakakolwiek między innymi zachował się list Calviego do Jana Pawła II, w którym ten grozi mu, że jak wyda się sprawa finansowania Solidarności, to Watykan popadnie w potworną kompromitację. Kompromitację. Zginął i Calvi, zginął i Sidonia. Marcinkus doczekał swoich dni, pomimo że na niego FBI wydało list gończy, no ale list gończy nie obowiązywał wewnątrz murów Watykanu. Tymczasem Jan Paweł II uczynił Marcinkusa szefem państwa miasta watykańskiego, czyli gubernatorem Watykanu, chronił go immunitet, no i dzięki temu Marcinkus biologicznie z tej trójcy przeżył. Natomiast osoba Marcinkusa, człowieka pewnie tak interpersonalnie niezwykle jowialnego i przyjaznego, który w Watykanie sadził cedry amerykańskie, który był chyba jakimś tam prekursorem ochrony środowiska w Watykanie, nie miał kompetencji biznesmena, no ale zyskał u tego Pawła VI wielki mir, wielkie poważanie, ponieważ raz znalazł się w centrum Rzymu, Marcinkus w otoczeniu Pawła VI i pięściami utorował mu drogę, by wyjść z tłumu. No i dzięki temu w Watykanie nieoficjalnie nazywano go gorylem. Marcinkus niekoniecznie był takim archetypem pobożnego monsignori, raczej zaczytywał się w kryminałach amerykańskich, wykładał pasjanse i świetnie grał w golfa. Mówiło się, że potrafi wybić piłkę na pół kilometra z dokładnością do kilku centymetrów, no ale to są akurat nie kwalifikacje, które uprawniałyby do usytuowania tego człowieka w centrum tego rzekomego sakrum, jakim jest Watykan. Krótko mówiąc, w tym przypadku interesuje nas Marcinkus jako szef Banku Watykańskiego, który również wstąpił do Opus Dei, ponieważ pomimo tego swego takiego niesakralnego habitusu, Marcinkus jako człowiek wieczący doskonale te wiatry polityczne w Watykanie, zorientował się, jakim profilu będzie ten nowy pontyfikat Jana Pawła II. Jan Paweł II postawił na Opus Dei, to Marcinkus też wstąpił do Opus Dei.
Tak. Ja przypominam sobie taką historię, skoro mówisz o tym, on zdaje się był z pochodzenia Litwinem, Marcin Tak. Kunc. Przypomina mi się historia Juliusza Peca, który nagle znalazł się w otoczeniu Pawła VI. Oczywiście nie znamy relacji i nie poznamy Pawła VI, jak doszło do tego fatalnego zauroczenia Juliuszem Pecem. Natomiast Juliusz Pec, wiem, bo rozmawiałem z osobą bardzo blisko związaną z Pecem, wspomina to, że Paweł VI miał być zafascynowany jego wyglądem, jego fizjonomią, no, tym, że po prostu był przystojny, a że Pec był narcyzem, wszyscy o tym wiemy. I nagle ten człowiek, którego promotor wstydził się nawet doktoratu, tak, bo był fatalny, znalazł się w najbliższym otoczeniu Pawła VI. Bardzo ciekawa postać Paweł VI, ale no, wydaje mi się, że rzeczywiście no, na Pawła VI można rzucić winę, że temu człowiekowi powierzył stery w tej dużych instytucjach watykańskich. Natomiast no, postawa Jana Pawła II, który chronił Marcinkusa, nie wydał go amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zresztą to jest podobna historia jak z kardynałem Law z Bostonu, który uciekał tak naprawdę przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości do Watykanu i dostał synekurę w postaci bycia włodarzem jednej z ważniejszych katedr z pensją kilkunastu tysięcy euro czy dolarów. Jest tak, jako zadziwiona. Archipresbiter Bazyliki Papieskiej Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore, dokładnie, jest zadziwiająca, że Jan Paweł II do końca bronił Marcinkusa. No bo rzeczywiście bał się, że mafia przyjdzie do papieża, żeby rozliczać te pieniądze. Zresztą ja przypomnę, że jest taka historia, w zasadzie taka teoria, która mówi o tym, że porwanie Orlandii było związane z zemstą mafii na papieżu, który nie rozliczył się z mafijnymi pieniędzmi. To jest przerażające. Tak, to właśnie to, o czym mówiliśmy, że Marcinkus roztrwonił depozyty mafii. No i mafia upomniała się o swoje udziały, które straciła w Banku Watykańskim. Emanuela Orlandii była tym okupem, była porwana na okup za te machinacje Marcinkusa, utratę pieniędzy przez mafię. To powiedzmy sobie może jeszcze kilka słów na temat loży P2, bo to jest, z jednej strony mamy Opus Dei, bardzo silną, mocno prawicowy, taką kolumnę, którą zbudował wokół siebie Jan Paweł II. Tam rzeczywiście nie było przypadkowych ludzi. Ja przypomnę, to jest wzmocnienie Legionu Chrystusa. To są w ogóle uczelnie Opus Dei, tak? Które miały kształcić tych sformatowanych w tym drylu takim konserwatywnym księży, ale dużym problemem nie tylko Watykanu, ale Włoch w tym czasie jest właśnie loża P2. Powiedzmy sobie, co to za twór i jakie on miał znaczenie w relacjach z Watykanem. Zdaje się, nastąpił koniec już tej ponurej historii, ale w latach 80. rzeczywiście 70. to dość mocno żyło. Loża P2, na której czele stał Licio Gelli, była niejawną, tajną organizacją, tajnym stowarzyszeniem o takim charakterze obyczajowo liberalnym, ale politycznie konserwatywnym. Przeciwstawiała się komunizmowi, natomiast jednocześnie w tej warstwie obyczajowej, w tej warstwie aksjologicznej była liberalna. I Watykan jeszcze za pontyfikatu Pawła VI był areną konfrontacji między tradycjonalistami a liberałami. I ci liberałowie byli powiązani z lożą P2. No wiadomo było, że wszyscy byli jakby antykomunistami, ale część z nich uważała, że z tym komunizmem trzeba się dogadać, no bo w latach 60., 70. mało kto sądził, także w Watykanie, że komunizm no, w ciągu dwóch dekad padnie na kolana. I loża P2 grupowała w sobie i włoski świat polityki, i włoski świat biznesu, no i jak się okazało, figurowała na liście,
do której dostęp miała między innymi FBI, no i dzięki tym przeciekom stamtąd wiemy, że kilkunastu kardynałów z Watykanu, kurialnych kardynałów, figurowało na liście P2. Na pewno był to Agostino Casaroli, czyli długoletni sekretarz stanu papieża Jana Pawła II, a później jego bliski współpracownik kardynał Achillo Silvestrini. Oni na pewno figurowali na tych listach loży P2. I loża P2 ścierała się w latach 80., kiedy Jan Paweł II z kolei pociągnął za ten hebel konserwatywny władzy i wzmacniał nie tylko Opus Dei, wzmacniał nie tylko, tak jak ty mówiłeś, Legionistów Chrystusa, ale rozwinął taką dosyć fantasmagoryczną ideę nawrócenia świata, cywilizacji śmierci, tak jak on ją definiował, przy pomocy tych ruchów ewangelicznych. Czyli nie tylko tych ruchów, które są osadzone w kościele hierarchicznym, tylko właśnie takich ruchów, do których księża przystępują, ale one są niesione jakby takim furorem misyjnym świeckim. No to, co na przykład proponował w Polsce Maksymilian Kolbe, ten ruch maryjny, walka przeciwko złu, takiemu dosłownemu, literalnemu, plastycznie wyobrażonemu, realnie złu, przy pomocy wielkich, no takich krzyżowych przedsięwzięć, ale spoczywających głównie na zapale ludzi świeckich. I Opus Dei było takim ekskluzywnym, bo w dużym stopniu jednak sklerykalizowanym przedsięwzięciem. I wpływy między Opus Dei a tymi liberałami, którzy no, byli powiązani z lożą P2 w Watykanie się ścierały i nie tylko za pontyfikatu Pawła VI, ale głównie Jana Pawła II, no, który, tak jak mówiłem, wzmocnił ten hebel władzy konserwatywnej. Tak, rzeczywiście. Zastanawiam się, też chciałbym, żebyśmy zostali z jakimś taką myślą na koniec po tej naszej rozmowie, że zastanawiające jest to, że z całą pewnością tego myślenia Jana Pawła II na temat tego, jak Kościół ma wyglądać, jak go ochronić, no nie jest Franciszek, tak? Ja przypomnę, i to jest dla mnie bardzo znaczące, chociaż jest bardzo mocno jak gdyby no wypierane, że była wielka inicjatywa polskiego episkopatu, który chciał uczynić Jana Pawła II doktorem Kościoła. Franciszek nie podjął tego tematu. On oczywiście będzie bronił Jana Pawła II, tak jak broni wszystkich pozostałych papieży. Chociaż rzeczywiście zdziwiające jest to, że w sprawie Orlandii zabierasz głos taki. No, groteskowa jest ta reakcja oczywiście Stanisława Gądeckiego, który tutaj z Polski chciał też rzeczywiście zabrać głos w sprawie tej historii. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie ma kontynuacji. Jest pytanie, na ile Watykan jest wyczyszczony z tych odmętów, z tych toksyn z czasów Jana Pawła II, na ile Opus Dei i ta silna prawicowa konstrukcja, którą stworzył papież, trzyma się tam jeszcze. Czy ty widzisz konfrontację między papieżem a tą, no nie wiem, nie chcę nazywać tego jakąś taką sitwą, jak to wygląda? Bo często się mówi, że Franciszek by chciał wielu zmian, natomiast nie może, że jest blokowany, że te pozostałości, te toksyny po Janie Pawle II trzymają się tam bardzo mocno w wymiarze takim personalnym, ale też takim, że po prostu on obsadził cały establishment watykański właśnie ludźmi, którzy w sposób podobny myśleli, ale też ludźmi, którzy mieli duży kłopot ze sobą i którzy tak naprawdę byli takimi postaciami, dla których właśnie ten konserwatyzm był taką projekcją, ucieczką przed ich problemami osobistymi. Myślę, że masz rację o tyle, że uchwycenie tego byka za rogi jest niemożliwe. Podobne
założenie, czy też podobną inicjatywę przedsięwziął Benedykt XVI właśnie, jeżeli chodzi o wprowadzenie transparencji w Banku Watykańskim. I Benedykt spadł nie na cztery kończyny, tylko spadł po prostu, uznał swoją niemoc, swoją, jak i swojego najbliższego otoczenia wobec tych spetryfikowanych struktur. To tylko nie chodzi o nazwiska, ale tu chodzi o uświęcone, cynicznie to mówię, uświęcone tradycją mechanizmy władzy w Watykanie. To nie można wymienić ludzi, tak jak to rozpoczął w kurii Franciszek, ale przypomnę tutaj sprawę arcybiskupa Wesołowskiego. Czterokrotnie indywidualnie pociągał Franciszek za te sznurki swojej władzy, by doprowadzić do wsadzenia Wesołowskiego do więzienia. Nawet wtedy, kiedy ściągnął go z tej nuncjatury w Dominikanie, tam na skutek medialnych, przypomnijmy, na skutek medialnych doniesień i śledztw, okazało się, że arcybiskup Wesołowski, no kolejny człowiek z najbliższego otoczenia Jana Pawła II i biskupa Dziwisza, sąsiad jego z tej Raby Niżnej, jest pedofilem. I chodzi w tej Dominikanie, w stolicy, na plażę i podrywa chłopców. Ściągnął go Franciszek indywidualnie do Watykanu, ale okazało się, że pomimo tego, dzięki umocowaniu w Watykanie, Wesołowski po Rzymie chodzi jak normalny człowiek i powtórnie musiał Franciszek interweniować i wsadzić tego człowieka do aresztu. Po raz trzeci interweniował, nałożył na niego kary. No i wiemy, jak odbył się pogrzeb Wesołowskiego. Pomimo sankcji papieskiej, pogrzeb miał stricte katolicki jako biskup. Więc nie może papież jako osoba, która ma ograniczone możliwości bezpośredniego oddziaływania, on funkcjonuje w ramach tej piramidalnej struktury hierarchii Kościoła katolickiego, nie może pociągać indywidualnie za sznurki. I dla mnie to tak egzemplifikuje tą niemoc też Franciszka, który na pewno dalej posunąłby się w oczyszczaniu Watykanu, ale rozbija się o te struktury uświęcone tradycją, które są silniejsze niż nie jeden papież. Tak jest i to jest bardzo przykre. Przypomnę, że jeśli chodzi o dymisję Benedykta, krąży wiele teorii, wiele na ten temat anegdot. Jest taka teoria, że przegrał z lobby homoseksualnym. Jest taka teoria, która mówi o tym, że struktury zła w Watykanie były tak silne, że ten delikatny jednak człowiek musiał się poddać, ale rzeczywiście mówi się też o tym, że próba uporządkowania sytuacji w Banku Watykańskim doprowadziła do tego, że wywiesił białą flagę. To było wysłuchanie. Moim waszym gościem był profesor Kariusz Stępin. Ja was wszystkich zapraszam do subskrybowania kanału Sekielski. Proszę was, polubcie mój profil na Spotify'u, wysłuchanie na moim portalu, na moim instagramowym koncie Arturo Nowako będzie pokazana książka profesora Stępina. Ona będzie nagrodą dla naszych, dla ludzi, którzy wspierają nasz kanał. Druga książka będzie też dla osoby z zewnątrz, zachęcaniem do subskrypcji. Przypominam też, że wiele spraw, o których tutaj mówiliśmy, opisał profesor Stępin w swojej książce właśnie Większe zło. Bardzo was proszę, sięgajcie do tej książki. Tam jest to bardzo syntetycznie opisane. Warto sobie tą wiedzę usystematyzować. Zachęcam was oczywiście do czytania Babilonu, kryminalnej historii Kościoła oraz Gomory. Jeżeli nie lubicie czytać, ale wolicie posłuchać Adama Baumana, znakomita interpretacja rekolektora jest tej książki. My z profesorem Stępinem przygotujemy książkę na temat kryminalnej historii Watykanu i te historie, o których dzisiaj mówiliśmy, również znajdą się w tej książce. Ciężko pracujemy na tym, żeby ta książka była dla was ciekawa, a myślę, że profesor Stępin i moja skromna osoba dają na to gwarancję. Życzę wszystkim dobrego dnia. Widzimy się za tydzień. Watykan to jest takie miejsce, które no mnoży emocje, który jest takim epicentrum z jednej strony sakrum, ale z drugiej strony tego awersu zła instytucjonalnej religii. Dziękuję ci bardzo, Arku, za to spotkanie. Dzięki wielkie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.